Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag. Nie będę teraz opowiadał o żadnej książce, za to opowiem o tym, co się dzieje obecnie w mediach w związku z tym straszliwym wydarzeniem, czyli z zamordowaniem świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Proszę Państwa, prezydent Duda wzywa do ostrożności w opisywaniu tej historii i tych okoliczności. Natomiast ja nie widzę, żeby ktokolwiek z opozycji szeroko rozumianej traktował serio te słowa. Proszę Państwa, ja oceniam ten wypadek bardzo źle. Będę o tym mówił na antenie Radia Poznańskiego w sobotę o 14:05. Przez telefon będziemy się łączyć z Poznaniem, bo dzisiaj mnie poproszono o taką wypowiedź, więc będę o tym mówił. Proszę Państwa, oceniam to bardzo źle, a na tą złą ocenę wpływa zachowanie opozycji. To znaczy przede wszystkim ludzie, którzy wykorzystując tę tragedię, śmierć prezydenta Pawła Adamowicza, rozpacz rodziny, no skandaliczne, okropne okoliczności tego wydarzenia, usiłują porównywać to do jakichś politycznych wypadków z przeszłości, ze szczególnym wskazaniem na zamach na prezydenta Narutowicza, nie mają pojęcia, o czym mówią. Nie mają pojęcia. To nie jest żaden punkt odniesienia, bo ci ludzie nie rozumieją, co się stało w grudniu 1922 roku, a nie dość, że nie rozumieją, to mają głęboki wstręt do zrozumienia tego. Oni się odnoszą tylko i wyłącznie do projekcji wdrukowanych im w głowę przez ludzi Polsce wrogich. I do tych projekcji dołączają coś, co im się wydaje, że jest podobne. Czyli to, że wchodzi facet na scenę, nie pilnowaną przez nikogo i nie niepokojony przez nikogo, zadaje 3 ciosy nożem bezbronnemu człowiekowi. Proszę Państwa, nie ma w tym wszystkim ani krzty podobieństwa i ludzie, którzy takich podobieństw się doszukują, a także ludzie, którzy mówią, że odpowiedzialność spoczywa na politykach Prawa i Sprawiedliwości, mówią to wszystko z premedytacją, w złej wierze i ze złej woli. Ze złej woli. Ja oczywiście rozumiem, że politycy PiS, tak jak to dzisiaj napisał jeden z kolegów, mogą stać z podniesionymi rękami, dlatego że każdy ruch spowoduje straszliwą nagonkę na politykę dobrej zmiany, na prezydenta Dudę, na premiera Morawieckiego, na Jarosława Kaczyńskiego, ale na litość nie można pozwalać i puszczać płazem tego rodzaju medialnych prowokacji, których się teraz dopuszczają dziennikarze i nie tylko dziennikarze związani z opozycją. Nie wolno tego puszczać płazem. To jest pewna mechanika. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość, które ma różne deficyty, między innymi cierpi na deficyt osób przytomnych. Tak? Ja to doskonale widziałem w czasie wyborów roku 2010, kiedy sztabem zarządzały panie Kluzik i ta druga, pani Blond, nie pamiętam jak ona się nazywała. Pani Ela, no umówmy się, pani Ela z Warzywniaka, kiedy one zarządzały sztabem, proszę Państwa, tam nie było nikogo, kto chciałby wygrać. I dzisiaj, proszę Państwa, ja nie mówię o politykach, ja nie mówię o posłach, ja nie mówię o ludziach bliskich Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale mówię o tych, którzy powinni w takim wypadku dać sensowny odpór insynuacjom, sensowny odpór nagonce i sensowny odpór tym wszystkim propagandowym zagrywkom, które się dzieją przed naszymi oczami. Powtórzę, nie ma najmniejszego związku między zamachem na prezydenta Narutowicza, a zamachem na prezydenta Adamowicza. To jest fikcja i odnoszenie się do ludzi, którzy niczego nie rozumieją, do przedmiotu, którego nie rozumieją w szczególności. Tak bym to ujął. I lepiej dla nich by było, żeby oni nie zgłębiali tego, czym był zamach na prezydenta Narutowicza, bo mogą wyjść rzeczy bardzo dla nich zaskakujące i dziwne. Proszę Państwa, nie może być tak, że opozycja zaczyna kampanię do walki kampanię przeciwko nienawiści, że ten idiotyczny slogan mowa nienawiści jest powtarzany wielokrotnie, odmieniany przez wszystkie przypadki, czasy i tryby, że mowa nienawiści jest po prostu najważniejszym hasłem dnia dzisiejszego w mediach z jednej strony, a z drugiej strony osoby ze świecznika, profesor Płatek, przewodnicząca Sądu Najwyższego Sądu Administracyjnego, mówią, że one chcą zemsty.
Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce zemsty, to znaczy, że on degraduje się bardzo poważnie. I w oczach ludzi, którzy w poważny sposób myślą o polityce i w poważny sposób myślą o urządzaniu życia na dużych obszarach, w jakichś na przykład krajach, ci ludzie są nikim. Po prostu nikim. Jeżeli ktoś deklaruje, że jego interesuje zemsta, to jest nikt. Ten człowiek znika w oczach ludzi, którzy przychodzą tu z jakimś interesem i szukają kogoś, z kim mogliby porozmawiać. No więc ta fala emocji, która się teraz wlewa do mediów, rzekomo nadaje znaczenie ludziom, którzy na tej fali płyną. Tak naprawdę ona ich unieważnia. Ale to się okaże później. To się okaże później. Politycy, którzy mówią o zemście, o politycznej odpowiedzialności PiS-u za to zajście, dziennikarze, którzy liczą, ile razy Jacek Kurski pokazał w telewizji Pawła Adamowicza i poddał jego działalność krytyce. Ci, którzy mówią, że morderca siedząc w więzieniu oglądał materiały emitowane w wiadomościach i to spowodowało, że sięgnął po nóż. Ci wszyscy ludzie degradują się w oczach organizacji, które chcą urządzić życie w Polsce. Degradują się w sposób ostateczny. Ostateczny. Stawiają się w szeregu, przepraszam za wyrażenie, szmat. Ale oni tego nie wiedzą, bo im się wydaje, że płyną na fali i że idą do zwycięstwa. Nie idą, proszę Państwa, bo celem takich zamieszań i takich zajść jest doprowadzenie do nierozwiązywalnych konfliktów i trwałego podziału społeczeństwa, za którym idzie bardzo łatwe i bezkosztowe zarządzanie tym społeczeństwem. Im więcej takich wypadków, tym lepiej dla ludzi, którzy są zainteresowani podziałem wśród Polaków. No więc teraz, żeby temu zapobiec, trzeba znaleźć bardzo sprytny, bardzo skuteczny sposób na odwrócenie tej medialnej propagandy. Ten sposób zapewne nie jest prosty, ja go nie znam. Ja mogę tylko wysnuwać pewne sugestie, ale też i nie na mnie spoczywa odpowiedzialność za znalezienie takiego sposobu. Więc jak ktoś mnie pyta, no dobrze, proszę pana, to niech pan powie, co zrobić. Proszę państwa, zwykłe zachowywanie powagi może nie wystarczyć. Zwykłe zapewnianie bezpieczeństwa i prowadzenie śledztwa może nie wystarczyć. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, w jaki sposób rozegrać sprawę odpowiedzialności za to, co się stało. Tak? Przede wszystkim trzeba się zastanowić, w jaki sposób ochronić życie tego zbrodniarza. To znaczy, żeby on się nie powiesił na kracie, żeby nie wpadł pod tramwaj, żeby nic mu się nie stało, tak? Albo żeby czegoś mu nie dosypano do kawy i nie zaczął opowiadać dyrdymałów. Trzeba, proszę Państwa, zwracać uwagę na to, na co dzisiaj zwrócili koledzy na blogu. To znaczy, że pojawia się w przestrzeni publicznej cała masa materiałów, które mają zdezawuować wszelkie podejrzenia i sugestie dotyczące niesamodzielności działań tego zabójcy. To się bardzo łatwo robi, bo się wpuszcza różnych szaleńców do mediów i oni opowiadają, że to tam za tym wszystkim stoją kosmici i tak dalej. I że to wszystko jest odgrywane. Proszę Państwa, w mojej ocenie ten zamach był przeprowadzony dość, jakby to powiedzieć, pod względem organizacyjnym, no bardzo skutecznie. Tak? Dużo rzeczy nie pasuje do wizji szaleńca, który wtargnął na scenę z nożem i próbował rozprawić się z nielubianym politykiem. 37 sekund facet miał na opowiadanie, na zaprezentowanie siebie, zanim ktokolwiek go zgarnął ze sceny. Oczywiście rozmaici eksperci od terroryzmu, innych ważnych spraw, którzy się na tym znają i mają wiedzę praktyczną, mówią, że to mogło do tego dojść, bo rzeczywiście inna jest taktyka ochrony osobistej, a inna jest taktyka ochrony imprez i tak dalej. My to wszystko rozumiemy. Natomiast nie rozumiemy, dlaczego organizator tej imprezy nie może być przesłuchany i zatrzymany do wyjaśnienia. Mam na myśli Jerzego O., prawda? Proszę Państwa,
Ja nie mówię o aresztowaniu tego pana, nie mówię o tym, żeby coś mu złego zrobić. On powinien być zatrzymany do wyjaśnienia i przesłuchany. Natomiast on zaczyna uczestniczyć w jakichś eventach, wygłaszać opinie niepoparte niczym, działać na fali emocji, tak? Już się konstytuują różne komitety w jego obronie, na razie nie ma go przed czym bronić. On podjął jakąś decyzję, zapewne się z tej decyzji wycofa, wcześniej lub później, to jest tak naprawdę bez znaczenia. Chodzi o to, żeby go przepytać na okoliczność organizowania tej imprezy. Natomiast to już jest jakiś problem polityczny. Tak? Media społecznościowe są pełne filmów, na których widać załogę tam OKO.press czy Gazety Wyborczej czy czegoś, która w ogóle tańczy i śpiewa w rytmie jakiejś muzyki, żeby tylko pan Jurek nie odchodził ze swojego stanowiska i wszyscy się uśmiechają. Ja jestem, przyznam, zdumiony, bo jeszcze świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz nie został pochowany, a oni się już uśmiechają. To jest w mojej ocenie dziwaczne. Już się uśmiechają i już śpiewają przed pogrzebem. Proszę państwa, wrócę do tego wątku zemsty. Nie wolno tak mówić. A ludzie, którzy to robią, są tak dalece pewni siebie, że nie rozumieją skali swojego upadku. Nie rozumieją skali swojego upadku. W oczach, powtórzę, w oczach poważnych graczy oni się postawili na poziomie najbardziej sprzedajnych kacyków z najbardziej zdegenerowanych plemion, jakie kiedykolwiek żyły na planecie Ziemia w najbardziej odległych zakątkach tej planety. To jest po prostu zapijaczony buszmen sprzedający swoją ziemię. To jest po prostu arystokrata ducha w porównaniu z tymi ludźmi. To musimy sobie z tego zdać sprawę. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Natomiast wiadomo, że trzeba oddać hołd zmarłemu, trzeba go pochować z należytą powagą, trzeba wyjaśnić to śledztwo, ukarać sprawcę i sprawdzić, czy ktoś za tym zamachem nie stoi. A także przede wszystkim powstrzymać te degradujące ataki medialne, degradujące tych, którzy je przeprowadzają i którzy są ich inspiratorami, ale także degradujące nas, bo my musimy na to zareagować. Teraz pytanie, w jaki sposób zareagujemy? Czekajmy, zobaczymy, co się stanie. Może dzisiejszy dziennik telewizyjny nam da tę odpowiedź, czyli wiadomości, przepraszam, bo nie ma już dziennika telewizyjnego. Może dzisiejsze wiadomości dadzą na to pytanie odpowiedź, a najbliższe dni powinny. A najbliższe dni powinny. Bo ja rozumiem, że ci wszyscy ludzie, którzy są u władzy, którzy dzierżą stanowiska w resortach, w mediach, w szeroko rozumianej polityce, że oni się tam znaleźli ze względu na swoje kompetencje i teraz będą wiedzieli, co zrobić. Na to liczę. Zobaczymy, czy tak się stanie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy okazji tej bardzo poważnej sprawy i będę mógł państwu coś jeszcze na ten temat opowiedzieć. Bardzo dziękuję. Do następnego spotkania.